Cześć i czołem. Witam Was serdecznie, Marcin z tej strony. Witam Was w ponownym odcinku z serii Polskie Złoto. Moi drodzy, przepraszam Was najmocniej za tą długą przerwę, bo zdaję sobie sprawę, że no, nie widzieliśmy się chyba ze 2 miesiące albo 3. Wracam do Was, jak już tylko się tutaj ogarnąłem. Było trochę kłopotów, było trochę problemów, trochę wiecie, utrudnień w związku z pandemią. Mimo to odczuwamy to jako mali przedsiębiorcy prowadzący małe działalności w tym kraju, naprawdę odczuwamy to, co się dzieje, szczególnie jeżeli chodzi o dostępność różnych materiałów, surowców i tak dalej. Jest naprawdę dramat, więc to naprawdę generuje masę dodatkowego czasu, który trzeba poświęcić, czego wcześniej nie trzeba było robić. Mam tu na myśli walkę o dostępność towarów i tutaj z dostawcami jakieś relacje trzeba było nawiązywać nowymi, żeby utrzymać płynność dostaw. Nie wspominam już o cenach, które wariują po prostu w maksymalne, osiągają jakieś parametry, ale to już na to nie mamy żadnego wpływu. Działamy dalej. Wracamy do nagrywania, moi drodzy. Jadę dzisiaj sobie na objazdówkę zobaczyć, co się dzieje tam na starych śmieciach. Mam sprzęt, co prawda, ze sobą dzisiaj. Zrobiłem sobie taką płucznię trochę szerszą niż zwykle do potestowania, z racji tego, że najszerszy sprzęt, jaki do tej pory robiłem, to było 25 cm. Spróbujemy dzisiaj z 30 tej samej długości, co inne płucznie, żeby tutaj w długość się nie pchać. Już pracowałem na tym na drobnej i średniej gumie, bardzo fajnie się to zachowuje, nawet ułatwia ustawienie w rzece przy niższym przepływie wody. Dzisiaj zamontowałem do tej swojej płuczni grubą gumę, zobaczę, jak się to będzie zachowywało. Wracamy do filmów, wracam już do, że tak powiem, również do mojej pasji i hobby jeżdżenia w weekendy i w tygodniu. Mam teraz trochę więcej czasu, będę miał trochę więcej możliwości. Co prawda za 2 tygodnie planujemy spotkanie w Republice Czeskiej, zawody coroczne Złota Opawa, tym razem edycja 2021. Fajna impreza, którą kiedyś tam mieliście okazję zobaczyć na filmiku, no ale przed tą imprezą, jak przed każdą, mamy kupę rzeczy do załatwienia i to też generuje dodatkowy czas, który musimy na to poświęcić, czego normalnie w ciągu roku nie ma, więc nakłada się pewnych takich różnych historii kilka, no i ucieka ten czas, piątek, piątunio. Było kilka wyjazdów w góry, które na moje nieszczęście się nie nagrały ze względu na parametry karty, więc tak gdzieś tam się zrobiło z tego prawie 3 miesiące. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, widzę, że dalej jesteście ze mną. Dobra, wracając do tematu, jedziemy pogrzebać. Nie wiem, co uda mi się dzisiaj tutaj nagrać. Widzę, że tam pada deszcz, jest czarno, więc mam nadzieję, że się nie wpieprzę w kolejną burzę. Ale no, trzeba próbować, także jadę dalej. Niebawem będzie krótki film, moi drodzy, ponieważ dosyć dużo zapytań z Waszej strony jest odnośnie sprzętów do płukania złota. Wszyscy ci z Was, którzy zaczynają tą zabawę, mają taki sam dylemat jak z wyborem detektora, czy też wyborem wędki, jaka wędka byłaby najlepsza, na jakie warunki, na jaką wodę. I to samo jest ze sprzętem, jest różnorodność tych rozwiązań jest już spora, więc czasami mamy problem, co wybrać. Oczywiście wielu z Was kieruje się ceną i bardzo często te wybory i tam jakieś takie, wiecie, pseudotanie zakupy na Allegro kończą się rozczarowaniem nad wodą, no ale to już jakby każdy odpowiada za siebie. Ja mogę Wam tutaj jedynie powiedzieć to, że nie potrzeba żadnego skomplikowanego sprzętu do tej zabawy. Zresztą sami widzicie, że w większości użytkuję tylko i wyłącznie płucznie. I postanowiłem zrobić taki filmik o tym krótki, gdzie przejdziemy sobie płynnie o każdym modelu, postaram się Wam opowiedzieć, skąd wziął się w ogóle pomysł na taką płucznię, dlaczego akurat taki rozmiar, dlaczego taka konfiguracja, do czego ona w zasadzie była planowana i tworzona, więc może to Wam trochę ułatwi też podjęcie decyzji, bo tutaj pamiętajcie o tym, że to nie wielkość jakby nie, wcale nie decyduje o skuteczności łapania złota, to tylko wtedy jest tak naprawdę różni się tylko techniką pracy. Ale właśnie o tym wszystkim zbiorczo chciałbym w jednym miejscu opowiedzieć, wytłumaczyć i tak dalej. Więc mam nadzieję, że taki filmik się Wam przyda, szczególnie tym z Was, którzy dopiero zaczynają zabawę i tym, którzy już ją zaczęli, a może podjęli jakieś dziwne zakupy i też nie wiedzą, co z tym zrobić, jak tego używać. Taki filmik postaram się Wam zrobić niebawem. Może uda mi się go jeszcze poskładać przed zawodami, żeby było tutaj to jak najszybciej. No i co? No i wracamy. 2 miesiące przerwy, czy 3 prawie. Pozałatwiane wszystkie zaległości. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę spokojniej i trochę więcej czasu.
Słoneczko się przebija, więc jest dobrze. Wrócę tu jeszcze do kwestii zawodów, ponieważ okazało się, że mamy trochę wolnych miejsc. I pomyślałem sobie, że powiem o tym w filmie. Może ktoś z Was, kto tutaj śledzi te moje perypetie z tym naszym polskim złotem, miałby okazję się poznać, czy też spotkać w terenie. Mamy możliwość zaproszenia, że około 20 miejsc miałbym tam, ze 30 może nawet. Nasze zawody tak zwane. No zawody to tak hucznie nazwane, jest to po prostu w formie zabawy, wchodzimy z miskami do rzek. Impreza trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Są dyscypliny dla dzieciaków, są dyscypliny dla dzieci, dla żon, są dyscypliny dla par, jest też konkurencja nocna, płukanie przy świeczkach. No jest dużo różnych takich ciekawych zabaw, w których oczywiście biorąc udział startujecie tak samo w dyscyplinie. No i jest szansa wygrać fajne nagrody, bo również takie są. Także impreza w plenerze, pięknie malowniczo położonej takiej dolinie przy rzece Opawie w Czechach, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, więc jeżeli ktoś z Was miałby ochotę się wybrać na taką imprezę, to bardzo bym prosił wysłać swoje zgłoszenie w formie takiego zapytania, czy też takiego krótkiego maila, w którym w tytule wpiszcie Złota Opawa 2021 i w treści napiszcie, że jesteście zainteresowani wyjazdem. Impreza odbywa się 23, 4, 5 lipiec. 3 dni, można przyjechać wcześniej, można przyjechać już w czwartek. Więc wszyscy ci z Was, którzy są mobilni, którzy podróżują po Europie i jakby no, mają czas za 2 tygodnie, to zapraszam, możemy tutaj, tylko musielibyśmy się skontaktować jeszcze osobno z Was, z każdym indywidualnie, bo wyślemy Wam po prostu warunki uczestnictwa w takiej imprezie. Jeżeli będziecie je akceptować, to myślę, że będzie szansa się tutaj poznać bliżej, spotkać, napić się soku malinowego nad rzeką i trochę pogadać. Także w tej kwestii zapraszam do kontaktu mailowego. Maila macie pod spodem, polskiezłoto@gmail.com. Na tego maila należy wysyłać te swoje zapytanie, jeżeli oczywiście ktoś ma taką chęć. Także co? Spróbujemy coś dzisiaj znaleźć, kurde. No pogody nie mamy najlepszej, co prawda, ale no zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Widzimy się nad wodą, moi drodzy, w następnym odcinku. A tutaj dzisiaj zapraszam Was na taki króciutki przegląd z tych wypadów ostatnich, które były i to, co udało nam się tam znaleźć. Dziękuję Wam raz jeszcze za cierpliwość. Widzimy się niebawem. Na razie. Cześć. Just a battle, but an all-out war. Our only want is going back to how we were before. But I'm just so tired of you being tired of me. No, I'm tired of you being tired of me. But I'm so tired of you being tired of me. Just know I'm tired of you being tired.